Adwentowy GPS słowo boże z ewangelii według świętego mateusza Jezus przemówił tymi słowami przyjdźcie do mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a ja was pokrzepię weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Ludzie przychodzą do pana Jezusa z różnych powodów. Jedni chcą posłuchać, co ma do powiedzenia, inni proszą o przebaczenie grzechów. Jeszcze inni oczekują pocieszenia, a jeszcze inni przychodzą, aby doświadczyć cudu uzdrowienia dla siebie, dla swoich najbliższych. I tutaj zastanawiamy się, Rozważając ten fragment Ewangelii, kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Zastanów się, czy dzisiaj Tobie zależy na tym spotkaniu z Chrystusem? Z jakim pragnieniem przychodzisz dzisiaj do Jezusa w czasie tej modlitwy? Może czujesz się zagubiony? Może doświadczasz szczególnego jakiegoś cierpienia, może jest ci ciężko z różnymi sprawami swojego życia. W tym trudzie codziennego życia, kiedy nie potrafisz poradzić sobie sam, Jezus zaprasza. Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jezus ma moc uzdrowienia i odpuszczenia grzechów. Jego Słowo daje mądrość i pocieszenie, choć zdarza się, że ludzie może wokół Ciebie już w to wątpią, a może czasami zdarza się, że te wątpliwości Dotykają i Ciebie. Jezus jednak czyni cuda, i nie zawsze działa tak, jakbyśmy chcieli, nie zawsze po naszej myśli. To nie znaczy, że chce nam dać mniej, wręcz przeciwnie. Chce nam dać o wiele więcej. I takim wzorem i przykładem, jest w tych dniach adwentu dla nas Maryja, która jest przecież patronką tych dni adwentowych. To ona uczy nas tego szczególnego zaufania i zawierzenia. To ona uczy nas tego otwarcia się na działanie łaski Bożej. Sama tego w życiu doświadczyła i dzisiaj dla nas jest wzorem. Chcemy upodobnić się do Niej właśnie w tym dążeniu do Pana Boga. Chcemy upodobnić się do Niej w zdobywaniu Królestwa Bożego. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. W tych dniach adwentowych kierowane jest do nas to piękne słowo. Przyjdźcie. Chrystus zaprasza wszystkich, którzy w swoim życiu doznali jakiejś trudności, i obiecuje, że ci, którzy do Niego przyjdą, zostaną pocieszeni, zostaną obdarzeni szczególnymi łaskami. Od momentu, kiedy człowiek zgrzeszył, Bóg powiedział już w raju, że praca dla niego będzie trudem. Będzie łączyła się zdobywaniem tego, co jest potrzebne do życia w pocie czoła. Kiedy grzech sprawił to, że życie dla człowieka Stało się ciężarem. I kiedy czujesz, że jest ci ciężko, kiedy doświadczasz w swoim życiu samotności tych szczególnych trudności, to wiedz, że jest ktoś, komu na tobie bardzo zależy. To jest Chrystus, który zaprasza cię. Abyś przyszedł do Niego, abyś powierzył Mu swoje życie, abyś powierzył Mu swoje trudności. I tak bardzo ważne jest, abyśmy w Niego uwierzyli, abyśmy do Niego przyszli i abyśmy Mu zaufali. Adwentowy GPS.